Proszę Państwa, oto moja rabata permakulturowa. Jak widać, dynie, cukinie, patisony mają się bardzo dobrze. Porozbijały przede wszystkim liście, no ale też kwitną. Kiedyś w końcu muszą zaowocować. Przejdziemy się i popatrzymy na ich piękne ulistnienie. Tam z tyłu widać, jak dynie już wypuszczają pędy wędrownicze i szukają wsparcia na siatce. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że doczekałem się na tej rabacie nieoczekiwanego pierwszego zbioru pożywienia. I zaraz Państwo zobaczą, co to jest. Na samym brzegu, o, proszę bardzo. Jedna pieczarka. I druga pieczarka. Dwie całkiem dorodne pieczarki. Jak to możliwe? No po prostu nawóz kozi był tu dawany. U kóz w szopie też już wiele razy znajdowałem pieczarki. Jest w ich nawodzie grzybnia pieczarek i tutaj też się przeniosła na tą rabatę. Więc jest już pierwszy zbiór, pierwszy nieoczekiwany bonus, premia za wysiłek. No są to też jednocześnie pierwsze dane grzyby na moim podwórku w tym roku, co też muszę odnotować.